Kielskiego, który oprócz tego, że jest nauczycielem, jest też autorem właśnie podręczników do RPG, tak, dobrze mówię, i takich różnych i takich różnych innych rzeczy, tak. Tak, tak, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Janek Sielicki, opowiem właśnie o wykorzystaniu gier nie tylko fabularnych, tylko też planszowych w nauce języka angielskiego, takich autentycznych materiałów. I potem przejdziemy sobie do gier RPG, zacznijmy od planszowych, ponieważ tak jak właśnie Klara powiedziała, gry RPG to często jest taki tajemnicze coś, nie wiadomo do końca co chodzi, więc tak przejdziemy sobie stopniowo właśnie jak można te gry wykorzystać w nauce, również właśnie w takich tych realiach cyfrowych, które teraz są jakby konieczne i to działa i jakby ma różne efekty i zastosowania, nie tylko językowe. Dobra, widać prezentację? Widać, dobra. Super. Dwa słowa powiem o sobie. Właśnie oprócz tego, że uczę języka angielskiego w szkole podstawowej Big Ben tutaj w Warszawie, piszę też i tłumaczę gry fabularne i piszę właśnie przygody, jakieś tam sukcesy mam. Coś tam udaje mi się jakieś dobre recenzje zbierać. Także jest to takie moje hobby, które towarzyszy mi już właściwie pół życia i dlatego staram się też je w jakiś sposób też prezentować, czy też wymuszać, czy też pokazywać moim uczniom albo wykorzystywać w czasie nauki. Bo uważam właśnie, że jest to niezły sposób na urozmaicenie takich zwykłych lekcji. I nie tylko właśnie gry fabularne, tylko zaczniemy właśnie może od zwykłych gier planszowych. Jak wiadomo, gry planszowe są lubiane zazwyczaj przez dzieci. Jest bardzo dużo gier, które są jakby stworzone przez nauczycieli do nauki konkretnych struktur językowych. Na przykład można kupić gry, które ćwiczą present continuous tylko i wyłącznie, prawda? To są takie zaprojektowane konkretnie pod dane jakieś potrzeby językowe czy też edukacyjne. Natomiast ja bardzo lubię stosować gry takie autentyczne, że idziemy do sklepu, kupujemy grę i ona też jest na przykład w polskiej wersji językowej dostępna. Natomiast ja w szkole mamy wersje angielskie. I na przykład, kiedy tutaj widzimy na pierwszym zdjęciu, mówiliśmy o jakichś tam, mieliśmy słownictwo związane z obozowaniem, przetrwaniem na jakichś tam wyspach, takie słownictwo, no to korzystaliśmy z gry Discovery, która no tak się spodobała, że potem niektórzy poszli i sobie kupili tam siódmoklasiści własną kopię i grali w nią, jakby potem sobie gdzieś w domach. To było bardzo miłym zaskoczeniem. Tak samo tutaj widzimy na drugim zdjęciu, tym z prawej strony, w wakacje graliśmy w grę, polską grę Domek, która po angielsku się nazywa Dream Home. Pozwala powtórzyć słownictwo, czy też nauczyć się słownictwa związanego właśnie z pokojami, wyposażeniem pomieszczeń. I przy tym właśnie w grach planszowych to jest świetne, że bardzo często powtarza się te same frazy cały czas, prawda? No bo cały czas mamy do czynienia w każdej turze z jakimś tam konkretnym działaniem. Powtarzamy je w kółko i to wchodzi do głowy. Możemy zastosować dodatkowe jakby zasady nasze własne, że właśnie jeśli ktoś mówi po angielsku, dostaje dodatkowe punkty. Albo nie traci punktów, prawda? Można zależy, czy stosujemy metody marchewki czy kija. Gry są tak szeroki zakres w tej chwili fantastycznie zrobionych gier planszowych, że to jakby otwiera cały świat innych możliwości i jakby dodatkowych kompetencji językowych. Na przykład po zagraniu w grę, tutaj widzimy właśnie Jędrka i Anatola, gdzie malowaliśmy figurki do gier bitewnych na zajęciach wakacyjnych
I miałem też takie pisma, gdzie są to pisma poświęcone tym grom właśnie planszowym, bitewnym, i oni się zainteresowali, zaczęli sobie czytać, coś tam podkreślać w tych magazynach. Także to od razu właśnie wzbudza takie zainteresowanie i można właśnie to wykorzystać, że tak powiem, wskazywać miejsca w internecie na przykład, gdzie można sobie o tym poczytać więcej, porównywać wersje polskie. Także gry planszowe to jest takie dobre wejście właśnie zastosowanie tych autentycznych, ciekawych materiałów na lekcjach. I dzieciaki wtedy widzą jakby, że no faktycznie to jest coś, co mi się przydaje tu i teraz, prawda? Bo muszę zrozumieć instrukcję, muszę w czasie gry odpowiednio coś powiedzieć, żeby mnie zrozumieli, żeby albo przeczytać na karcie, co się dzieje, zrozumieć. I to się powtarza i zawsze coś zostaje w głowie. Natomiast wiadomo, że w planszówki teraz ciężko zagrać, kiedy prawda, wszyscy siedzą w domach. Jest jednak rozwiązanie, ponieważ istnieją cyfrowe wersje planszówek, takich zwykłych, które gramy na stołach. Tutaj widzimy Talizman, to jest taka znana być może niektórym z dzieciństwa oryginalna wersja Magii i Miecza, która naprawdę się nazywała Talizman, została spiracona przez tutaj wydawnictwa polskie. I na Steamie na przykład jest dostępna wersja cyfrowa, którą można zagrać z dziećmi po sieci. Na przykład myśmy grali właśnie w kwietniu przez Zooma. I coś mi się tu wyświetliło. Przepraszam. Graliśmy przez Zooma w ten sposób, że dzieci były normalnie w klasie, znaczy w klasie, przed swoimi komputerami każde, natomiast ustaliliśmy, że kto którą postacią będzie grał, potem ja przesuwałem je po planszy, natomiast jeśli dzieci są bardziej ogarnięte, można w starszych klasach, można im dawać, prawda, opcję przesuwania własnoręcznie figurek, dając dostęp do naszego podzielonego ekranu. I jakby można grać nadal w te autentyczne gry planszowe, tylko w wersji cyfrowej. Jest bardzo dużo, tutaj jest tylko jeden Talizman, natomiast wszystkie te popularne, często znane nam z domów gry planszowe są dostępne właśnie w wersji cyfrowej, na przykład Ticket to Ride, który po polsku się nazywa Wsiąść do pociągu chyba, który jest bardzo popularną grą planszową, no i dużo, dużo, dużo innych, Splendor na przykład. I można to wszystko jakby robić przed ekranami i ma się wtedy to wrażenie tej wspólnoty, którą dają gry planszowe, że razem coś działamy, gramy, rozumiemy, bawimy się i jednocześnie coś nam w tej głowie zostaje, bo cały czas te same zwroty się gdzieś tam powtarzają przy grach planszowych. I tu przechodzimy do gier fabularnych, owianych tajemnicą. Czym są gry fabularne? Gry fabularne to jest taka wersja popularnej zabawy, nie wiem, w policjantów i złodziei, tudzież w, nie wiem, szturmowców i rebeliantów, czy kto się kto bawi w dzieciństwie. Budowanie, wcielanie się w jakieś wymyślone postacie. To są gry, które rozwijają wyobraźnię, w których gracz wyobraża sobie, że jest jakąś postacią i deklaruje, co ta postać robi w wymyślonym świecie, który gracze współtworzą swoją jakby opowieścią. To jest taka interaktywna opowieść poniekąd. Jedna osoba jest taką osobą prowadzącą, która nazywa się często mistrzem gry, bądź mistrzynią gry, narratorką, to ma bardzo różne nazwy, która jakby jest oczami i uszami graczy, ona im mówi, co te postacie widzą w tym świecie, czy ona ustala na przykład w krzakach, które opisuje, że się trzęsą, jest mały króliczek czy jakiś potwór, to zależy tam z kim gramy i co się dzieje. To może brzmi jakoś bardzo abstrakcyjnie, natomiast ja w to grałem już nawet z pierwszą klasą, jak widzimy tu na zdjęciu, w taką grę, wersję dla dzieci, która się dzieje w magicznej krainie. Są też polskie wersje, polskie gry właśnie specjalnie robione dla dzieci, jak na przykład Jagodowy Las, bądź niezwykłe opowieści, które tłumaczyłem. To są bardzo proste gry, które wytłumaczenie i zrozumienie zasad zajmuje 10 minut i można już tworzyć postacie swoje, wymyślają, dzieciaki rysują,
i można się bawić. Jest to świetne narzędzie, żeby wprowadzać język w kontekście, ponieważ bardzo często jakby ucząc języka spotykałem się z tą sytuacją, że dzieci, no niby jesteśmy w klasie, okej, okay, i teraz udajemy, że robimy zakupy i udajemy, że nawet jak mamy jakieś rekwizyty i udajemy, że bawimy się, że robimy zakupy, to nadal jest, dzieci widzą, że jesteśmy tu w tej klasie i udajemy, prawda? Natomiast gra pozwala nam, gra fabularna, pozwala nam tak uruchomić wyobraźnię, że dzieci momentalnie tak wchodzą w tą historię, którą razem tworzymy, że ten język faktycznie robi się przydatny, bo jak dzieci, ich postacie w grze spotykają właśnie odgrywaną przez mistrza gry postać jakiegoś sklepikarza nawet, który mówi po angielsku, co on chce dostać w zamian za to, co te postacie potrzebują, to oni jakby dużo bardziej są zaangażowani w to, żeby ta transakcja się odbyła, niż w tej sytuacji takiej, no, że tak powiem, sklepu ćwiczonego w takiej, że tak powiem, scence typowej. To są bardzo angażujące właśnie zabawy i mają też dodatkową funkcję, która jest bardzo przydatna właśnie teraz, kiedy, prawda, czasem się ludzie gorzej czują właśnie w tym kontakcie tylko cyfrowym. Mianowicie one bardzo zbliżają ludzi. Miałem taką sytuację właśnie w czasie wakacji, kiedy mieliśmy taki dyżur świetlicowy, kiedy było dużo nowych dzieci i była taka dziewczynka, która no nie do końca mogła się odnaleźć wśród tych nowych dzieci. Zaprosiliśmy ją do takiej gry właśnie w niezwykłej opowieści, gdzie jakby dzięki tej barierze, że już nie była jakby trochę sobą, tylko bardziej tą swoją postacią, jakąś wróżką w magicznym lesie, momentalnie jakby po tej godzinnej przygodzie wymyślonej zaprzyjaźniła się z nowymi dziewczynkami. Także to jest jeszcze dodatkowa ta funkcja, no każdy gier właściwie, że wspólne spędzenie czasu daje tą możliwość właśnie no, zaprzyjaźnienia się z kimś, czy też odreagowania jakichś stresów, prawda, albo zapomnienia o jakimś tam stresie. Jeśli chodzi o nauczanie języków, właśnie to jest gry fabularne, to jest nie tylko mówienie, to jest także pisanie, czy też zdolności artystyczne, jak tu widzimy. I taka ogólnie, rozwój ogólnej wyobraźni i kreatywności. To akurat jest karty postaci po polsku, natomiast oczywiście nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby nazwy tych jakichś zdolności postaci były po angielsku. To jest akurat z gry Niezwykłe opowieści. I potem jakby po zakończonej rozgrywce, to też nie musi być jakby automatyczny koniec jakby wykorzystania tej sytuacji, tej naszej gry, ponieważ można potem jakby na tym dalej jakby ćwiczyć, prawda? Tutaj widzimy na przykład sesję, którą poprowadziłem z klasą wtedy piątą w systemie polskim, też w systemie Fireball Łukasza Kołodzieja. I po tej sesji właśnie pisali jakby takie raporty ze swoich przygód. Także jakby kolejny krok, prawda? Skończyliśmy grę, mówiliśmy trochę po angielsku, trochę po polsku, bo tam nie do końca jakby jeszcze było jasne, o co chodzi. Natomiast potem już wiadomo, wchodzimy w właśnie czas przeszły, można ćwiczyć, prawda? Piszemy zdania, raport z sesji, co się wydarzyło. Tak samo można zrobić na języku polskim. W marcu, ja jestem wychowawcą piątej klasy właśnie u nas w Big Benie, i raz w tygodniu się spotykałem z moją klasą i graliśmy sobie przez 3 czy 4 tygodnie, tak po godzince właśnie tygodniowo, właśnie sesję w niezwykłej opowieści, taką piracką przygodę oni akurat wybrali. I po tej sesji właśnie jeden z chłopców, na moją prośbę, no taką powiedzmy sugestię, pisał właśnie opowiadanie o tym, co się wydarzyło. To jest jego fragment, tam jeszcze były 3 strony właśnie napisane na komputerze. Także jest to też świetny pomysł na to, żeby właśnie nawet język polski ćwiczyć. Czy gry fabularne można też wykorzystać na lekcjach historii znakomicie, ponieważ jest bardzo dużo systemów osadzonych w czasach historycznych albo takich, no powiedzmy historycznych, jakimś takim powiedzmy fantastycznym średniowieczu, czy też na przykład w latach 20. dla licealistów świetnie się sprawdza ze Wktulu.
i można tam bardzo fajnie różne wątki historyczne wprowadzać, czy też realia historyczne w jakiś sposób odtwarzać, czy też opowiadać, choć oczywiście nadal chodzi głównie o zabawę, ale jakby ta gra daje kontekst, w którym informacje, które zdobywamy, są dużo łatwiej zapamiętywalne niż w takiej, że tak powiem, tradycyjnej lekcji. I jak to wszystko wygląda teraz w wersji cyfrowej? W gry fabularne dużo fajnie się gra oczywiście, kiedy wszyscy siedzą wspólnie przy stole i słyszymy stukot toczonych kostek i jakby no, te emocje są dużo, dużo, dużo lepsze, bo są nasze wspólne przy stole do gry. Natomiast da się grać bez problemu w gry fabularne i przez Zooma, Teamsy czy cokolwiek tam używamy. Jedyną problemem jest to, że ktoś ma duże klasy, to przy 6 osobach już jest ciężko, natomiast im większa potem klasa, tym no, nie wiem, trzeba jakoś na raty to robić albo dzielić role, robić jakieś rozdziały, ponieważ no, ciężko ogarnąć większe klasy, kiedy każdy mówi, ma swoją postać, każdy chce coś zrobić, to się po prostu robi trudne. Natomiast da się grać cyfrowo i jakby na bardzo podstawowym poziomie, że po prostu siedzimy sobie i rzucamy kostkami nawet u nas na biureczku i pokazujemy, co wypadło, albo opowiadamy właśnie tą historię wspólnie. Są narzędzia dostępne cyfrowe, takie stoły wirtualne, gdzie możemy przesuwać naszymi żetonami, rzucać kostkami, odtworzyć całe nasze te systemy gry. Na przykład Roll20 jest takim bardzo popularną platformą. I na przykład no, tam 7., 8. klasa, myślę, że 6. też spokojnie jest w stanie jakby się zalogować na taką platformę i wspólnie grać. Albo zawsze mamy opcję stosowania właśnie share screena i pokazywać wszystko na naszym ekranie i słuchać tylko deklaracji graczy, prawda, co oni tam chcą zrobić. Jest to dużo łatwiejsze tak naprawdę niż granie właśnie w cyfrowe planszówki, granie w RPG. Także bardzo do tego zachęcam, do spróbowania, poczytania o tym hobby. Na początku można spróbować zagrać ze swoimi znajomymi, żeby zobaczyć, jak to jest. W sieci dostępne jest bardzo dużo właśnie tak zwanych sesji, czyli tych gier nagranych, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Można pokazać też uczniom na przykład fragment takiej sesji, żeby obejrzeli, zobaczyli, czy im się to podoba. Choć oczywiście oglądanie, a granie to, jak wiadomo, są dwie różne rzeczy. To nie są gry też komputerowe, to jest warto, żeby podkreślić, bo rodzice bardzo często właśnie jak słyszą, o, znowu jakieś gry, to im się automatycznie włączy alarm, że to są gry komputerowe, wideo i że znowu będzie jakieś, nie wiem, strzelanie, czy znowu gapienie się w ekran, takie mało naukowe. Choć tu na marginesie dodam, że gry wideo też są świetnym sposobem na nauczenie się języka, ale to może inny temat trochę. W każdym razie właśnie kiedy rodzicom się wyjaśni, że to nie są gry komputerowe, tylko są właśnie takie gry, że się mówi dużo i że się razem słucha i tworzy opowieść, że kreatywność, to od razu właśnie dużo, dużo, dużo zmienia. Także zachęcam. To w gry właśnie RPG fabularne w tej chwili przeżywają taki rozkwit i na świecie, i w Polsce. Pojawia się bardzo dużo nowych tytułów, ale jest też bardzo dużo miejsc, gdzie są ludzie, którzy chętnie wyjaśnią, od czego zacząć i jakby co na początek najlepiej i co w klasie najlepiej się sprawdzi. Także zachęcam, polecam i myślę, że to byłaby naprawdę ciekawa opcja dla no, uczniów w każdej szkole. Jeśli są jakieś pytania, to... Tak, pytania wszystkie zbierzemy. Dziękuję bardzo. I ja rozumiem, że potem dostanę od Ciebie listę tych różnych rzeczy, które będziemy mogli wysłać. Będziemy wysyłać do uczestników konferencji takie pakiety informacji, materiałów dodatkowych. To tam myślę, że dobrze, jak się znajdą nawet to, co mówisz, bo nie wiedziałam, że to jest ponagrywane, przykłady sesji, bo te wszystkie systemy historyczne, to ja stanęłam na dzikich polach, więc po prostu nie wiem, co się dzieje. A tutaj widzę na sali nawet znajomych różnych nauczycieli, którzy myślę, że mogłoby to być ciekawe, najpierw na jakimś prostszym nawet poziomie, nawet do tej wiedzy o społeczeństwie i historii właśnie. Tutaj coś chcę powiedzieć, Maria.
Nie powiedzieć, tylko nacisnęłam brawo. Aha, dobrze. Dziękuję bardzo. To co już zabrałam ci ten głos. Wszystko zrobimy takie pytania, jak będą dodatkowe, no to spodziewaj się, że będą pytania. Dziękuję ci bardzo, że właśnie poruszyłeś też wszystko, nie wiem jak ci się to udało, ale poruszyłeś wszystkie te rzeczy i strach i porównanie z wideo i cyfrowość i planszówki przy stole, więc świetnie. Ja też widzę w tym właśnie, nawet jak sama nie gram, ale jak wiesz, otaczam się ludźmi, którzy grają bez przerwy te wszystkie rzeczy, no to widzę, że faktycznie to robi dużą, daje takie fantastyczne pole do współpracy, zwłaszcza na przykład wśród nastolatków, którzy często się zamykają sami i nic nie chcą z nikim robić, tych młodszych i starszych nastolatków, a tutaj właśnie się potrafią zebrać. To tak, jest, tak. Na przykład dla mnie to jako matki nastolatków to widzę, że to jest jedyny moment, kiedy się zbierają i coś robią. Tak, ale to jest też właśnie taka metoda, ciężko to nazwać metodą wychowawczą, ale jest to jakieś takie miejsce, w którym można zaaranżować bezpieczną sytuację, która pozwala dzieciakom na spróbowanie dogadania się, tak, że to nie jest, u mnie w klasie na przykład była taka sytuacja konfliktu właśnie między dwoma osobami, która no różne formy przybierała i właśnie poprowadziłem taką grę, w której oni jakby byli zmuszeni do współpracy, znaczy nie oni, tylko ich postacie jakby, tak, i w tym momencie widać było, że było, że na początku to jakby tak niechętnie, że takie były złośliwostki, tak, między nimi, ale jednak potem właśnie no była właśnie taka no niby wymyślona scena, kiedy oni, te ich postacie stanęli obok siebie, żeby razem tam podnieść jakąś kratę, która im blokowała wyjście i jakby oni też stanęli i zrobili ten ruch podnoszenia kraty obok siebie, tak, i to było takie, jednak można tak właśnie, widzicie, no jakby współpracujecie, jakby jesteście w stanie się dogadać, nie? No i oni tak coś powoli, coś tam to jakby w tej sytuacji właśnie tej gry, tego kontekstu dociera, tak? Także tak, ma to też jakby w ten sposób jakiś taki. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś narzędzie terapeutyczne, bo nie jest. To jakby nie jestem od tego, jak się może skończyli. Ratować z opresji, zobaczmy Stranger Things, kolejny sezon się tak. Słuchajcie, to jest wasze narzędzie. Pojawi się niedźwiękowy potwór. Dobrze, słuchaj, to bardzo ci dziękuję, bo muszę następnych tutaj i chcę puścić kolejnych prelegentów i wszystko od ciebie wyciągnę oraz przekażę wszystkim tu uczestnikom. Także bardzo dziękuję, zabieram ci tu wszystkie możliwości robienia rzeczy. I czy są